Co tu się dzieje? Boże, co tutaj się dzieje? Tu jest dzisiaj tanecznie. Nysa raz w roku jest stolicą tańca. Taka malutka Nysa w województwie opolskim. Ale się okazało, że jest tak cudownym miasteczkiem, bo ma tak cudownych mieszkańców, którzy tak cudownie organizują imprezy. No wie pan, 11 lat to już troszeczkę też nam dało do myślenia. 11 lat się uczymy, to jest no dużo. To już podstawówka. No w tańcu się trzeba cały czas uczyć. Tak, w organizacji też trzeba się cały czas uczyć, bo przez 11 lat wszyscy, którzy z nami współpracują, dawali nam cenne uwagi, co robimy źle, co jest fajne. Myśmy korzystali z tych uwag, dlatego myślę, że dlatego ta impreza jest sukcesem. Bo przede wszystkim u nas zawsze czasówka jest prawie co do minuty, a lubimy to, nie? Tak, jak jest punktualnie. Oczywiście. Nie lubimy się spóźniać. Każdy prawie wyjeżdża z nagrodą. Każdy tancerz tutaj, który wygra, znaczy wygra, będzie na podium, pierwsze, drugie, trzecie miejsce, wyjedzie z medalem. A wie pani, ile to jest ludzi? No. Ja nie chcę mówić, ile to jest ludzi. No ale właśnie proszę się pochwalić. Ha, jak duża pana, to jest impreza? Proszę pana, to jest ponad 1300 tancerzy, plus trenerzy, plus opiekunowie, plus kierownicy ekip. Nie wspomnę o ludziach na widowni, bo tego będzie po prostu bardzo masę. Nasze przedsięwzięcie przygotowywało około 30 osób. Ja plus moja jak gdyby kadra świta od rana do nocy. Nie powiem, o której żeśmy wczoraj wyszli. Nieważne, wyglądamy no, oczywiście, dobrze. Oczywiście, że nieważne. Wyglądacie dobrze, tanecznie, tanecznie kwitnąco. Tak. I co dokładnie jest fajne, tak. Co jest fajne w Nysie, ja się pochwalę, bo to jest ważne. Tutaj są mistrzowie Polski, mistrzowie Europy, mistrzowie świata. Oni przyjeżdżają do nas, do Nysy, przed najważniejszymi krajowymi mistrzostwami, tak zwany zrobić trening parkietu. Nie lubimy zdradzać swojej choreografii, konkurencji takiej wyższej, ale tutaj w Nysie oni się decydują. Oni sobie trenują ten parkiet i oni wiedzą, co jeszcze mogą zmienić, co jeszcze jest. Ja już mogę panu powiedzieć, że w tym roku te ekipy, co tutaj są, na pewno będą na najwyższym podium, na jednym z najwyższych podium, prawda, w kraju i będą reprezentantami Mistrzostw Europy i Świata. To jest chyba fajne, nie? No czyli w języku sportowym rywalizacji można powiedzieć, że Nysa jest dla nich takim bardzo ważnym momentem testu i sprawdzenia swoich umiejętności. Dokładnie. Ale już w bardzo poważnej rywalizacji z konkurencją. Że to nie jest tylko sala treningowa, to nie są tylko uwagi trenerów, ale tu już trzeba się pokazać przed widownią. Tak, sędziowie, najwyższa półka, naprawdę. Sędziów ściągnęłam, jestem też z tego dumna, bo współpracują ze mną latami, a przecież jak sędzia nie chce, gdzieś mi się nie podoba, to wcale nie musi z nami współpracować. Sędziowie są z Warszawy, z Krakowa, z Opola, z Wrocławia, więc starałam się, żeby to było obiektywne, prawda, żeby później nie było jakichś dziwnych sytuacji. Mamy też na parkiecie gwiazdy telewizji, programów telewizyjnych, takich jak You Can Dance, Mam Talent, jak Got to Dance, jak World of Dance Polska. Dla dzieciaków, wiecie jaka to jest frajda, zobaczyć wow, wow, pan z telewizji, pani z telewizji, autograf, zdjęcie, to są ważne rzeczy. Tak więc naprawdę, to jest impreza na fajnym poziomie, też dzięki panu. No, pani Olu, ja przede wszystkim cieszę się, że o tej porze, w trakcie jeszcze nie pół metka tej imprezy, jeszcze ma pani tyle energii w sobie, to dobrze wróży tej imprezie. Musi. Więc też ja chciałbym jako marszałek województwa bardzo serdecznie pani podziękować za to, że ma pani siłę, że czytając na Facebooku pani ma jakieś tam sobie wątpliwości, czy kolejny raz zrobię, czy nie zrobię kolejny raz, ale chyba otoczenie panią bardzo mocno mobilizuje i ta 30 team grupy, która tutaj właśnie panią pomaga, jak gdyby mobilizuje, żeby dalej robić. Życzę pani, żeby pani miała mnóstwo siły, żeby organizować kolejny ten festiwal, już 12, ale też ja myślę, że warto pozdrowić wszystkich ludzi, którzy robią tak ciekawe rzeczy dla naszych dzieciaków, że poświęcają swój czas, że są instruktorami, trenerami, tak, że otwierają salę, żeby można było ćwiczyć i również wielkie podziękowania rodzicom za to, że chcą na te treningi zawieść, przywieźć do domu i razem inwestują i razem z naszymi dzieciakami z województwa opolskiego dzielić się tą pasją. Serdecznie was pozdrawiamy i dziękujemy za dzisiejszy udział. Dziękujemy.